Wiosną biuro senatorskie Gabrieli Morawskiej-Staneckiej zamieniło się w pracownię krawiecką, w której szyto maseczki, fartuchy i czepki ochronne. Teraz jest warsztatem stolarskim. Powstało tu już kilkadziesiąt karmników, które trafiły w ręce mieszkańców Mysłowic i miast ościennych. Wystarczy do nas przyjść, wystarczy zadzwonić, umówić się i dostanie się zarówno karmik, jak i wkładkę karmę. Jeżeli będziemy mieć większą ilość, to znowu zrobimy taką akcję, jaka była przed Urzędem Miasta Mysłowice, gdzie rozdawaliśmy karmiki. Akcja ma przypomnieć mieszkańcom, jak ważne jest dbanie zimą o ptaki, które pomagają nam w walce na przykład z uciążliwymi komarami. Poza tym, kto nie lubi posłuchać ptasiego śpiewu o poranku? Wiemy, że ptaki są bardzo ważnym ogniwem ekosystemu, którego jesteśmy częścią. I niestety w obecnych czasach trwa masowe wymieranie tych zwierząt. Dlatego jest tak ważne wspieranie ich w tym okresie chłodów. To szczególnie jest ważne, żeby pokazywać dzieciom, że należy ptaki karmić, że należy ptakom pomagać. Domki dla ptaków ciągle powstają w biurze senatorskim przy Grunwaldzkiej 10. Można je tutaj za darmo odbierać, ale także włączyć się w proces ich tworzenia lub dostarczyć materiały. Drewniane listewki, kawałki płyt OSB czy deski pozostałe nam na przykład po remoncie. To część większej inicjatywy dbania o ptaki, w którą włącza się także magistrat. Gabriela Morawska-Stanecka wraz ze współpracownikami i władzami miasta planują też postawić duże miejskie karmniki w różnych częściach Mysłowic. Wiosną na drzewach mają natomiast zawisnąć budki lęgowe. Jest taki plan, że powstanie duży karmik, który postawiony będzie na rynku. Już pan prezydent wyraził akces, że też to wspomoże, a później karmiki w różnych dzielnicach. A czym karmić ptaki, żeby im pomóc, a nie zaszkodzić? Oczywiście jest to ważne, czym karmimy ptaki i można kupić w sklepach takie specjalne mieszanki różnych nasion. Najlepiej karmić ptaki słonecznikiem, łuskanym lub też niełuskanym. Mogą być domieszki różnych innych nasion. Na pewno nie polecamy chleba, ponieważ pieczywo zakwasza organizmy ptaków i one później chorują. Warto zamontować karmnik na swoim balkonie czy w ogrodzie i dokarmiać ptaki w mroźne dni. Latem z pewnością nam się za to odwdzięczą.